Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Dzisiaj przed nami relikty, tam niektórzy prosili w komentarzach, plus jest to chyba najpopularniejsza talia w obecnym sezonie, więc sobie tymi reliktami zagramy. Oczywiście talia z Nekerem, nagrywałem już w poprzednim sezonie, ale tym razem mamy troszkę inną wersję, bo tak jak widzicie, gramy Przeklęty Zwój, gramy przede wszystkim Operatora i gramy Nekromancję, nie ma też tutaj pierścienia. I teraz tak, jest to wersja Lerio. Lerio, który jak śledziliście kwalifikacje top 16 w ostatni weekend, to wiecie, że ten zawodnik te kwalifikacje wygrał i będzie grał na Upenie. I ta talia była w jego line-upie, także na pewno jest mocna. Natomiast główną ideą jest tak, jest to, że zagrywamy operatora, kopiujemy sobie samojadka, przez co no, po pierwsze mamy więcej samojadków, plus po drugie dajemy na cmentarz przeciwnikowi w późniejszej fazie gry tego samojadka, który kosztuje 6 prowizji, co pozwala nam zagrać Inkuba zawsze, tak? No bo czasem się zdarza, że przeciwnicy nie mają żadnych kart za 5-6 prowizji na cmentarzu i wtedy ten Inkub jest pusty, a w tej wersji tego problemu nie ma. Poza tym reszta talii wygląda nekrowo jak zawsze, są wiedźmy, są relikty, są oczywiście świnki, megaskopy. Także talia naprawdę fajne punkty potrafi robić. Mamy carryover w postaci Ciri, wiadomo, Dekret, Naglfar i Przeklęty Zwój praktycznie gwarantują zawsze nam dobranie komba. Chociaż w sytuacji, gdy gramy na Redcoinie i tego Przeklętego Zwoju nie mamy, to czasem na przykład jak samojadkę nie dobierzemy, to może być trudniej. No ale, no wiadomo, trzeba sobie radzić w każdej sytuacji. Natomiast dążymy do tego, żeby to szybko zagrać i później fajnie te samojadki mieć. Dobra, tak prezentuje się talia, zaraz zobaczycie jak się nią gra, jeszcze wytłumaczę. Link do talii w opisie jak zawsze. No i lecimy. No i mamy przeciwnika, a jest nim taktyczna decyzja, czyli Nilfgaardzik. Prawdopodobnie również z Nekerem, przeciwnik na Blue Coinie. Także no, będziemy mieć troszkę utrudnione zadanie, no ale co, mamy Dekret, mamy samojadka. Także jesteśmy w stanie wyciągnąć operatora. Mulligan oczywiście na Heidavera. Czy chcemy Mulligan na Genkana? Czy chcemy Mulligan na Megaskop? Czy nie chcemy może w ogóle robić Mulliganu? Żeby nie ryzykować zaciągnięciem się płotką. Mamy Nekera, mamy Ciri. W sumie jest w porządku. Albo może wymienię ten Megaskop. Wymienimy. W sumie po cichu liczyłem, że może Kuchtę uda się dobrać. No ale nie tym razem. Bo jedyne czego brakuje to Kuchty, ponieważ Kuchta jest wiedźmą, którą chcemy mieć na starcie. Znaczy w sumie zagrywać jako pierwszą wiedźmę miałem na myśli. No i co? Jaki przeciwnik ma plan? No. Rycerz? Klasycznie. Coś tutaj podkręconego. Może to jest jakiś mil? Kto wie? Nie można niczego na razie wykluczyć. I faktycznie jest to mil, no okej. W takim układzie no troszkę Neker słabnie nam. Teraz się zastanawiam, czy w ogóle jest sens z tym operatorem lecieć. Ale wydaje mi się, że polecę. Tak czy siak, no wiadomo, że ja sobie skracam talię. A to no nie jest teorii dobre. W ogóle nie zagrałem owocka na początku. Ej, przepraszam, od razu fail na starcie. Oczywiście owocek powinien być grany jako pierwszy. No tutaj mój błąd. No ale można powiedzieć, że zagram może gryfa drugiego i na jedno wyjdzie. Przeciwnik tego samojadka zbił. No dobra, to zagrajmy sobie gryfa. W ogóle Trachryn daje to na cmentarz. Okej, będzie wyganiał. No dobra, no to takie wyganianie w R1 nie jest jakieś super, super groźne. Teraz już się nie pomylę, także zagrajmy sobie kolejnego owocka, zagrajmy sobie samojadka. Jakby ciśniemy dosyć łatwo na równych kartach, jak widać. Przeciwnik zagrywa Ciri.
My też sobie zagramy Ciri. Myślę, że możemy. Także zagrajmy. Samotkę nie klikam. Ponieważ im on będzie większy na cmentarzu, tym lepiej później będzie zagrywać Inkuba, tak? Okej, okay. Przeciwnik zagrywa wstrząs. Okej, okay. Będzie miał dużo kreuweru. I teraz zastanawiam się, jak ja chcę to rozegrać. Myślę, że zagram świnkę. Po prostu świnka będzie się rozkręcać już. Przy okazji mamy slota na naszego tutaj relikta. Przeciwnik gadowódca. Okay. No gadowódca po to, żeby mieć dwie Ciri. Ale jeśli tę rundę wygramy, to nie będzie miało dla nas znaczenia. Czysta robota. Chociaż no widzimy, że przeciwnik tutaj będzie ostro wojował. No i dobra. No i czy my jesteśmy w stanie to w ogóle przebić? No mamy 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To jest za mało. To jest za mało, ale myślę, że i tak zagramy dalej. Chowaniec pani lasu, łaziec bez głowy. Okej. A, Hajdawer jeszcze, ty, zapomniałem o nim. Ejejej, zapominam o owockach, zapominam o Hajdawerach. Także to nie było za mało. Jest przebicie. Przeciwnik Naglfar. Kradnie. Okej. Okay. Czymże jest prawda, jeśli nie to jest nasza szansa? Wiedźma jest wyganiana. Tutaj nam będzie kart brakowało zaraz. Tego Nekera no w sumie nie chciałbym zagrywać nawet. Teraz pytanie, czy chcę drugą świnkę najpierw, czy najpierw relikta? Ja myślę, że najpierw zagram relikta. Tu patrzaj, odzywam tutaj. Ciągle się tutaj utrzymujemy, no jeszcze pierścień jest, nie? To jest problem, okej. Niech żyje cesarz! Tibor wyciągający gryfa. I szału nie robi. Ja myślę, że zdiskarduję tutaj Nekera. Żeby nie skracać talii bardziej. Przy okazji nie chciałem pasować, bo przeciwnik jednych ma 16 kreuweru. Na 16 kreuweru to dużo. Teleportacja. To nas poprowadzi. Niestety inkub wyrzucony. Zagramy sobie szepciuchę. 3, 6. Świnka zrobi więcej. Mogę być najlepszą i ostatnią. Tutaj ubijmy maga zabójcę. No i w ten sposób będzie runda nasza, tak? Karty przewagi niestety nie zyskamy przez ten carryover, no ale teraz możemy nasze wszystkie karciochy dobrać i zagrać rundę trzecią. Ja myślę, że jest w porządku. Przeciwnik zużył dowódcę. A my i tak będziemy mieć czym grać. Nekromancja jest spoko. Okej. Pasujemy. Przeciwnik pasuje. No i na szczęście będziemy mieć kartę do grania. To jest istotne. Dużo osób Mila nie lubi. Ja tam uważam ciągle, że łatwo go ograć i to w większości przypadków jest darmowa wygrana. Miejmy nadzieję, że tym razem też tak będzie. Czy my chcemy Megaskop zamiast
do Regareja. Ten megaskop no, może być lepszy. To potencjalnie kolejna świnka. A Lok czy się przyda? No sobie może grać Gładyszkę do Adrika. Także a może zostawmy ten Lok dla bezpieczeństwa. Czas. Przeciwnik wygania ten megaskop. To nie ma znaczenia. No i co? Teraz będziemy się rozkręcać z samojadkami, czyli zagramy sobie samojadka tego z ręki. Potem przyzwiemy tego, którego nie kliknęliśmy, bo zobaczcie, że on jest na 9. I właśnie tak często robimy, że tego samojadka nie klikamy. Okej, przeciwnik oczywiście zbił. No dobra, tu możemy nawet przyzwać zabójcę, bo to jest jeden punkt mniej niż samojadek. No w innych meczapach, gdy przeciwnik nie ma szóstki na cmentarzu, to bierzemy samojadka, ale tutaj zabójca robi też mniej punktów. No i ten samojadek też od razu się wzmacnia po inkubie. Także tutaj mamy 10-punktowego koksa. Nie daj się prosić. Okej, okay. I to zagrywa nam 6 punktów, tak? Czyli idealnie. Więc sobie zesplitujemy samojadka. A nawet 7 w sumie punktów dla samojadki. Mamy świnkę, zaraz sobie świnkę skopiujemy. Będzie taka możliwość. Przeciwnik co będzie jakiegoś relikta nam kopiował. Tak to sobie miał 5 punktów i sobie tak rozmnożył. Teraz ma 4 punkty. Trochę dziwna sprawa. To niegrzecznie tak wrzeszczeć w trakcie posiłku. Utracił połączenie. No tutaj megaskopem oczywiście będziemy świnkę kopiować. Potem sobie zagramy na przykład kuchtę, zjemy owocka. To jest ta moc. Przeciwnik leci z Neckerem. 5. Teleportacja słaba. Łamigłówka. No może nawet do Regareja zamienimy. Przeciwnik tę łamigłówkę wrócił przed. O, tutaj się nie resetuje samojadek. Tak nie działa, panie kolego. Ale no dostał bufa na tych pozostałych samojadkach. Także może było warto. Do Regarii zamieniony. Tu sobie klikniemy tego samojadka, bo czemu by nie? Hop. Świnki się wzmacniają, relikty się wzmacniają. Przemienił się do Regarii, także wszystko w jak najlepszym porządku. Owocek kolejny. Samojadek kolejny. Nekromancja. Zobaczcie, to jest jeszcze 13-punktowy Genkan. I zjadamy oczywiście owocka, żeby mieć kolejny punkcik. No i w ten oto sposób Mil został porobiony. Także dwie Ciri nie były nam straszne. No też sobie szóstkę zamienił. No i ostatnia karta to Vivien, jakbym miał obstawiać, ale to nie będzie miało znaczenia, bo Igni nie może mieć, nie? To jest tekst Ciri. Także to są dwie trzynastki, to nie jest żaden problem. Świnki się jeszcze na koniec wzmacniają. 26 punktów różnicy. No i nawet Wing Efforts nie wystarcza, także w ten oto sposób ogrywamy właśnie Mila. Nie ma się czego bać, widzowie. Mil jest naprawdę słaby. No i tutaj łatwo go ograliśmy. Przejdźmy do drugiej gry. Drugie starcie z nawałnicą ciosów. No, nawałnica ciosów to też Necker. Ciekawe, kiedy ta metoda na Neckery się skończy. Zobaczymy, może w najbliższym patchu, może za pół roku, może nigdy. To wie. Znowu na Redcoinie jesteśmy. I tym razem mamy operatora, ale nie mamy samojadka. Także no, tutaj będzie nam o wiele trudniej. I spróbuję pokazać, jak sobie radzić w takiej sytuacji, bo nie możemy grać tak standardowo. Oczywiście mógłbym specjalnie wybrać grę, gdzie dobieram, ale myślę, że takie pokazanie, co w sytuacji, gdy
samojadka nie mamy, też będzie spoko. Także no co? No, operatora na początku nie możemy grać, więc zagrajmy sobie Gryfa. I myślę, że tutaj przyspieszymy Ciri może. Tylko kurczę, zastanawiam się, co będzie moją drugą kartą, bo... Dlaczego mnie nie słuchasz? Tak właściwie... Nie bardzo jest co grać. Bo jest Ciri zagram, on pewnie z nim zjunoduje. I potem będę musiał Genkana tak za 5 zagrać. To jest trochę smutne. Ewentualnie świnkę, ale... Granie świnki na pusty stół wydaje się no jeszcze takie... gorsze. Możemy też poświęcić Inkuba. Może Inkuba w sumie poświęcimy. Genkana tam potencjalnie w rundzie drugiej będziemy mogli użyć, a też Inkuba też w sumie. Trzeba będzie miał piątkę na cmentarzu. No będzie, bo zdiskarduje harcownika. No nie podoba mi się to zagranie. Ale no tak się nam ręka niefortunnie ułożyła. Już nie mamy megaskopu nawet, ani Nekera, żeby coś zhajrolować nawet. Ani dekretu, ani nagle faru. Tutaj niefajnie się to ułożyło. Zagrajmy Ciri. Czy przeciwnik będzie high-rollował Junodę? Jakoś z dowódcą. Zobaczmy. Bo jeśli nie, no to może zaraz rozkręcimy się ze świnkami. I coś z tego może będzie. Tutaj wlatuje Skald, wlatuje Harcownik. Ojej, jak cudownie! Znasz naszą mowę! Ale chyba spasujemy. Bo mamy tą Ciri, przeciwnik nie ma Ciri. Miały też pierścień. Hejdawar niestety wyskoczył. Mógł nie wyskakiwać. To byśmy mieli jeszcze 3 punkty więcej w R2, no ale trudno. Długiej rundy na fałince ciosów raczej się nie boimy, mi się wydaje. Mamy dekret, no ale kurczę, no musimy dobrać samojadka. Wow, dalej nie dobraliśmy. No to jest niewątpliwy problem. Także no przeciwnik zacznie rundę trzecią z Kerouverem. Tego nie unikniemy. Ale w długiej rundzie wydaje się, że mamy więcej silników po prostu. I teraz też warto się zastanowić, czy by nie zagrać kolejnych kart po to tylko, żeby Erondite był lepszy. No i ja myślę, że dekretu za bardzo nie chcę grać, ale do Regarei wydaje się, że w tym matchupie jest raczej bezużyteczny, także zagram go tylko po to, żeby przedłużyć turę i zagram też Erondite'a tylko po to, żeby on się nastakował jedną turę więcej. To jest też taki trik, który się robi. Przy okazji zbiłem tarczę. Także ten Erondajcik będzie większy. Liczymy na to, że dobierzemy Nekera. Neker dobrany. No kurczę, gdzie są moje samojadki? Gdzie są moje samojadki? Wow. Jest w ostatnim uliganie, także udało się na szczęście dobrać. Tutaj zawsze dostaniemy nekromancję do wyboru. Znaczy nekromancję, bo Neker wyciągnie albo Naglfar, albo nekromancję, czyli nekromancję de facto. Mam jakiegoś relikta albo gryfa i mam gwarantowany megaskop z Nekera.
Okej. Okay. Tak wygląda sytuacja. Zacznijmy sobie od... Mamy jeszcze dekret. Bo mógłbym wrzucić w gryfa dekret na początek, żeby przebić. Albo mógłby polecieć... No im szybciej się rozstawię, tym lepiej. Nie no, wydaje mi się, że polecę z tym operatorem. Bo ja nie przebiję i mieczek się nie stakuje, to... Idea jest taka, że po prostu szybciej będę w stanie zagrać świnki. Świnki to moje win condition. Ostatecznie. Przeciwnik ma 1/5 na cmentarzu, więc będziemy w stanie przyzwać gryfa. A niech mnie kraken pochłonie. Okej. W takim razie samojadek numer 2. Zagrałem specjalnie w ten sam rząd. A, tak żeby szybciej tutaj do sabatu było, bo teraz jeśli przeciwnik tego nie ruszy, no to już następnej mogę sabat odpalać. No tutaj jak zbiję tego samojadka, no to nie możemy niestety przyzwać go z powrotem, chyba że użyjemy nekromancji. Wtedy będzie megaskop na samojadka. No to myślę, że jest w porządku. Także wiecie co, ja polecę tym nekerem. Dostajemy też gryfa, zobaczcie. Zagramy sobie nekromancję. W sumie możemy zagrać na gryfa, ale możemy też zagrać na samojadka. I wydaje się, że samojadek zrobi więcej. Niech będzie w ten sposób. No ja nie wiem, czy przeciwnik będzie w stanie te samojadki zatrzymać. Może być dosyć wymagające. A jeszcze mam jeszcze jednego. Później, a tu przeciwnik jakiś deszczyk. Niedobrze. Dziś będziemy cię setką ofiar ku chwale twej złożonych. Trochę się tego wyznawcy boję, nie będę ukrywał. Ale on tutaj nie miał Ryugana. Klikamy samojadka i zagram kolejnego samojadka. I tu się pojawi jeszcze jeden samojadek. I myślę, że przeciwnik nie będzie w stanie zatrzymać teraz już mnie. Leci z kompasem, leci z fukusją. Do deszczyku będzie naprawdę sporo. Ale my się nie boimy. To niegrzecznie tak wrzeszczeć w trakcie posiłku. Żeby miejsca nie zabrakło. A nie, nie będzie problemu. Okej, okay, teraz tych reliktów jest naprawdę mnóstwo. Samojadki, świnki. Ten jeszcze przeciwnik tutaj obija nas. Próbując ograniczyć ilość samojadków na stole. Pewnie mu się uda. Kiszki grają mi. Kolejny samojadek.
Dobra, i teraz już sobie zostawmy miejsce może. Też sobie mogę skopiować. No dalej! Który chce Jalmar. Wlatujemy. Harcownik i świnka wraca. I teraz pytanie, czy zdążymy to nadgonić. Ejejaj. Czy my zdążymy to nadgonić? Tak myślałem, że przeciwnik sobie nie poradzi z tym removalem, a jednak sobie trochę poradził. Tak trochę nie najgorzej. Zbijemy tego wyznawcę meluzyny. Żeby on tutaj nie wzmacniał, no ale boję się, że no niestety nie wystarczy nam punktów. Chociaż nie wiem, czy on ma mocne karciochy na koniec. No mamy gaskop. My sobie tam wzmocnimy. Samojadka, skopiujemy tego samojadka. 69 punktów, ostatnia wiedźma. No naprawdę mnóstwo samojadków. 3, 6, 10 samojadków na stole i uczennica wiedźmy. Czy to wystarczy? Czy to wystarczy do zwycięstwa? Uwaga, uwaga. No bardzo taka trudna gra, no bo od początku nie dobieraliśmy niczego praktycznie. A może koniec końców uda się wygrać? Kto wie? Zobaczmy. Czy przeciwnik będzie miał 10 punktów? Nie ma 10 punktów! Także jest moc! Wygraliśmy o jeden. Także no widzicie. Nawet taką trudną grę da się tutaj wyciągnąć. No i wydawało się, że nie ma szans, a jednak. Że nie wolno tracić nadziei. Adeczek jest naprawdę mocny. Polecam serdecznie, a w tym odcinku tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym.